No, jesteśmy w nowym garażu. Zobaczcie. Trwają właśnie wszelkie prace. Zaczęliśmy od instalacji elektrycznych. Robimy teraz wszystko, co jest nam tutaj. Chwilkę muszę postawić statyw. O, pyk, stoi. Robimy wszystko, co jest tutaj nam potrzebne, żeby fajnie działało. Zrobimy jakąś może małą grafikę, na pewno posadzki, podnośnik. Jak już widzieliście, zaczęliśmy remont tego garażu, doprowadzimy go trochę do stanu i przeniesiemy tutaj nasze wszystkie prace. Wyląduje tutaj Polonez, wyląduje tutaj Mercedes i jeszcze pewnie trochę innych projektów. Kupiliśmy już podnośnik, jest tutaj za mną, tu, tu gdzieś go widzicie, o właśnie tutaj. Będzie zamontowany i będziemy na ładnie pracować, bo nie mieliśmy do tej pory dwukolumnówki. Chociaż fajny podnośnik nożycowy, ale jednak dwukolumnówka daje większą swobodę pracy pod spodem. Także za jakiś czas ją zamontujemy i będzie fajnie. No, garażyk jest petarda, ma 3 bramy wjazdowe, 6 samochodów, może wjechać swobodnie. Nie będziemy pewnie używać takiej ilości, ale da się tutaj swobodnie pracować. Wskoczy też stół spowalniczy, jak widzicie, to nie tylko motoryzacja, ale jakieś konstrukcje. Robimy wszystko, co nam wpadnie do głowy, co też jest potrzebne, niepotrzebne, szczególnie niepotrzebne, bo takie rzeczy niepotrzebne bardzo fajnie trzeba je koniecznie zrobić, trzeba zbudować wszystko, co jest niepotrzebne, co wydaje się, że jest fajne i robimy to, robimy. A wy oglądajcie, cieszcie się tym lub nie, możecie sobie to oglądać albo wyłączyć. No jak już oglądaliście ten warsztat, projekt jest prosty, 3 bramy. Tą bramą będziemy wjeżdżać na podnośnik, który będzie zamontowany tutaj. Tak jak te 2 opony zasłaniają stare szpilki. Tu kiedyś podnośnik był. Także ten będzie zamontowany. To będzie miejsce naprawcze. I nie tylko naprawcze, zresztą w naszym warsztacie się niewiele naprawia, więcej się tnie. Czasem coś... Teraz tak. Tu zamontujemy zapewne ogrzewanie. Okna będą usunięte. Sporo miejsca. Sztaplarka to tu tylko na chwilkę gości. Pomaga nam wyładowywać materiały. Jak widzicie kable. Zobaczcie już ile instalacji. Wszędzie oczywiście gniazda robimy trzyfazowe. Dużo sprzętu trzyfazowego używamy. Migomat 3 fazy, spężarka 3 fazy. Dużo jakichś przycinarek. Wszystko silniki trzyfazowe. Gdyż jak wiecie, tego spawania u nas też trochę się odbywa. Różne maszyny budujemy, jakieś bramy, płoty, co tam wpadnie nam do głowy. Nie używaliśmy nigdy kanału. Ja osobiście nie wiem, do czego to jest potrzebne w dzisiejszych czasach. Jakoś mi nie leży ten temat. Nie wiem, co z nim zrobić. Jak w każdym kanale, problemy na naszym terenie są z podciekaniem wody. Więc myślę o usunięciu częściowym kanału. A część, która jest tutaj, ma być zastąpiona stołem spowalniczym, nożycowym. Moim marzeniem jest zrobić taki stół wpuszczany w posadzkę i postaram się to zrealizować. Tak jak widzicie. Tutaj mamy kolejne miejsce, które już tam wcześniej wam pokazałem. Po wyburzeniu wszystkich ścian wygląda już tak fajnie. Jeszcze została tutaj rura kanalizacyjna. Poprzedni właściciele podejrzewam, że planowali zrobić tutaj piętro. Stąd wypuścili, bo rura na górze jest ślepa i do niczego nie podłączona. Tu jest zresztą już dach. Także chyba to było przygotowane pod zrobienie piętra. Tu zrobimy sobie miejsce, żeby usiąść i opracować technologię napraw. Głównie technologię napraw będziemy tu opracowywać, sącząc, co będzie do wysączenia. Projektantka robi nam już ciekawy designerski jakiś projekt tutaj, przebudowy tego. Zobaczymy, co wyjdzie. Tu ciemne pomieszczenie, nie ma tu światła żadnego. A zobaczę, może uda się włączyć to w telefon. O, jak pięknie. Jest taka opcja, nawet nie wiedziałem. Dobra, więc mamy tutaj jakieś pomieszczenie. Niedużo, ono ma cało z 5 metrów kwadratowych. Będzie przebudowane na łazienkę. Z małym aneksem zrobienia kawy.
i tak dalej. Także. Właśnie przed chwilą budowlaniec podmurował, podniósł do góry drzwi. Tu chcemy zrobić nową posadzkę, wylać na to wszystko. Oczywiście cieniutki stropian i ogrzewanie podłogowe. Za ścianą mamy możliwość przełączenia się do źródła gazowego, także będzie tutaj fajna, przyjemna temperatura. W garażu niestety nie będzie już takiej opcji. Źródło jest za słabe, żeby w zimę uciągnąć to wszystko. Ale zaplanowana jest pompa ciepła, czyli klimatyzacja z funkcją grzania i powinno to wystarczyć do pracy. Jak nie starczy, będziemy myśleć później, w jaki sposób to rozszerzyć. No i to tyle tytułem wstępu. A za chwilę chcę Wam pokazać materiały, które dostałem od blacharza, co zrobił z naszym polonezem. Na pewno Wam spodoba się to, co teraz zaczął. Prawą stronę już buduje pakę. Paka jest znakomicie wygląda. Taki właśnie był cel i myślę, że to się Wam wszystkim spodoba.
widzieliście, ta linia jest wspaniała. Dlaczego nie wpadli na to, żeby kontynuować tradycję Fiata 125P pick-upa, żeby pociągnąć linię nadwoziową i zrobić z tego fajną pakę? Widziałem gdzieś, że wsadzili pakę od Fiata 125P do Poloneza i zrobili w ten sposób prototyp Poloneza pick-upa, który był po prostu obrzydliwy. Tak, nasz pick-up będzie tak samo fajnie zrobiony jak Fiat 125P pick-up, czyli paka w linii nadwoziowej połączona z kabiną, a nie burty i zrobienie z tego ciężarówki, która nigdy nie mogła być ciężarówką. Oczywiście targały, ja jeździłem jako gazowozy, targały, ale te samochody były wszystkie połamane. Gdyż jak wiecie, tam tylko z progi były elementami nośnymi i cała paka była spięta tylko z progami, nie była w żaden sposób skratownicowana. Widzicie na naszym filmie, że my dołożyliśmy delikatną kratownicę połączoną z tunelem, ale to nie ma i tak większego znaczenia, bo samochód nie będzie już woził w życiu ciężarów. Jeden ciężar, jaki przewiduje na nim wozić, to namiot, ewentualnie motocykl, i nic cięższego raczej nie będzie podróżowało tym samochodem. Cała kabina jest już naprawiona, są wymienione progi, pocerowana jest podłoga, pocerowane są słupki. Wszystkie prace blacharskie oryginalnego samochodu są zakończone. Robimy teraz już prace blacharskie mojego projektu tak, żeby wyglądało to tak, jak sobie wymarzyłem. Chcę mieć auto, auto marzeń. Uwielbiam pick-upy i ten pick-up zrobiony na bazie Poloneza będzie mi się bardzo podobał i na pewno spełni moje wszystkie oczekiwania. Jako że Holdena Malu w Polsce nie można kupić, jest chyba bardzo trudny do dostania, śledzę wszystkie portale, zdarza się na mobile, ale Australijczycy go podobno uwielbiają i też do Europy zbyt wiele ich nie spływa. Zresztą jeszcze mają kierownicę nie po tej stronie, więc duża przeróbka by tam była. Drzwi są już podniesione, przygotowane do wylewania posadzki. Jak widzicie, wiele się dzieje. Będą schody, oczywiście są stare kafle popękane standardowo. Teraz będą tutaj wyłożone, będą schody polbrukiem, który wiadomo, że nie pęka, nie rozwarstwia się. O. No i tak wygląda to królestwo. To już niedługo zobaczycie, jak będzie wdrożony projekt. Pani projektantka wymyślała ciekawe rzeczy. Za chwilę zajmiemy się też bramami, spróbujemy je odświeżyć. Zresztą ten garaż był używany do, zarobkowo do napraw samochodów. Są tu miejsca po podnośnikach, tu jedne. Opony zakrywają szpilki, bo ciągle się o to potykaliśmy. Tu kolejny podnośnik był. My będziemy mieli tylko jeden. No i moja hodowla bośniaka. Niesamowite. Już wyjedzone, czekamy na kolejny rzut. I tak to wszystko wygląda. Ale przestrzeń jest imponująca. Wylaliśmy już fundament pod bramę, także za chwilę zobaczycie, jak będziemy ją montować. Kwestia, czy chcecie oglądać materiał z budowy kolejnej bramy, czy tamten jeden wam wystarczy, dajcie znać. Jeżeli będziecie chcieli, to pokażemy, jak robimy kolejną. Kolejna oczywiście będzie troszeczkę inna, więc może coś ciekawego, może się wam spodoba. Bramę oczywiście uzbroimy w napęd, na piloty. No, jak widzieliście, koparka kopała teren. Teraz zrzucamy tutaj odpadki kuchenne, niech się przerabiają, przygotowujemy ziemię pod jakieś tujki, coś trzeba, czymś to obsadzić. Fundamencik pod bramę wylany i dalej pokopane. Bramy troszkę odświeżymy, już zamówiłem gościa z ociepleniami, rynny też na świeżo zrobione. Fotowoltaika jest, trzeba jej trochę dołożyć. Tutaj cały front nad bramami, między rynnami będzie. Będą panele jeszcze dodatkowe, wejdzie jeszcze ponad 2 kW. Także wystarczy nam prądu.